TV Puls zagda Mateusza Muranskiego. Widzowie pokochali go roleatka w Lombardzecie pod zastaw. W środę, 8 lutego, media obiegła szokująca wiadomość o śmierci Mateusza Muranskiego. Aktora oraz zawodnika famy MMA, Hichlegue, Prima Show MMA, MMA Attack, Elite Fighters i profesjonalnej organizacji WEN. Muranski został znaleziony martwy we własnym mieszkaniu w Gdyni, kilka godzin po zgonie. Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, lekarze wstępnie stwierdzili obrzek płuc, a także podniesiona temperatura ciała na skutek zatrucia lekami lub środkami odurzającymi. Mateusz Muranski miał zaledwie 29 lat, a jego śmierć wstrząsnęła nie tylko środowiskiem freakfichtów, ale także artystycznym. Mateusz Muranski w latach 2017-2020 grał w serialu Lombard. Życie pod zastaw telewizji Puls i to właśnie ta produkcja przyniosła mu największą rozpoznawalność. Wcielał się on w postać Adriana Atka Barskiego, syna właściciela Lombardu, Kazimierza Barskiego, Zbigniew Buczkowski. Zespół TV Puls pożegnał kolegę z planów wzruszającymi słowami. W piątkowym, 17 lutego, wydaniu Gazety Wyborczej pojawiły się kondolencje. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Mateusza Muranskiego.